Dying Light to gra akcji z otwartym światem i utrzymana w klimatach survival horroru. Produkcję opracowało polskie studio Techland i jest to połączenie gier Dead Island z Mirror's Edge. W grze wcielamy się w jednego z czterech bohaterów, trafiając do miasta Haran, wzorowanego na Rio de Janeiro. Ludność tego miasta została zainfekowana tajemniczym wirusem, który zmienił prawie wszystkich w zombie. Jednak w opanowanej zarazą metropolii żyje również wiele zdrowych osób, które muszą walczyć o przetrwanie. Rozgrywka dzieli się na dwie części. Gdy jest jasno, swobodnie zwiedzamy otoczenie, poszukujemy surowców i broni. A gdy nastaje noc, bronimy się przed śmiercionośnymi zombiakami. W Dying Light walczymy ze zmutowanymi ludźmi za pomocą m.in. siekier, kij, a na młotach kończąc. Mamy również do dyspozycji broń białą i palną, jednak tej ostatniej jest jak na lekarstwo. Cechą charakterystyczną tytułu jest system poruszania się inspirowany na grze Mirror's Edge. Dlatego nasz bohater potrafi skakać z budynku na budynek z winnością godną najlepszego parkurowca. Świat gry możemy obserwować z perspektywy pierwszej osoby, wrażenie potęguje widok rąk, za pomocą których wspinamy się i walczymy z przeciwnikami. Sprawdza się on znakomicie, przez co możemy udać się do celu o wiele szybciej, a także poprzez najróżniejsze możliwe drogi. Z kolei dynamiczny cykl dnia i nocy sprawia, że rozgrywka nie jest liniowa i nie musimy cały czas bez przerwy zwalczać mutantów. Zombiaki przeważnie nie występują pojedynczo, lecz potrafią dopaść gracza pokaźnymi grupami, dlatego opłaca się bardziej omijanie ich, co ułatwia wcześniej opisany system poruszania się głównego bohatera. Szczególnie w przeszukiwanych pomieszczeniach, przez co nigdy nie można czuć się bezpiecznie. W grze zdarzają się czasami jakieś niedociągnięcia, na przykład znikające pojedyncze obiekty, ale zdarzają się na tyle rzadko, a gra jest na tyle wciągająca, że nawet nie zwróciłem na to większej uwagi. Efekty dźwiękowe i muzyka stoją na naprawdę wysokim poziomie. Potrafią nadać odpowiedni klimat do wydarzenia, które aktualnie toczy się na ekranie. Nie będę owijać bawełnę! Crane! Potrzebujemy tej antyzyny na już! W grze zadbano również o takie szczegóły jak przeciąg wiejący na wysokościach między budynkami, którego natężenie zmienia się w zależności od tego, jak daleko od krawędzi budynku stoimy. A znowu na korytarzach wieży możemy doświadczyć delikatny przeciąg w pobliżu wybitej ściany, czy też trzaskające żarówki, skrzypiące drzwi, krzyki, a nawet przeciążenia elektryczne. Dying Light działa na szóstej generacji Chrome Engine, silnika generującego szatę graficzną na bardzo wysokim poziomie, przez co gra potrafi wyświetlić ogromny, zróżnicowany obszar z widocznymi w oddali obiektami i dużą liczbą postaci jednocześnie. Muszę również wspomnieć o zaskakująco dobrej fizyce oraz o porządnie wykonanej animacji obiektów i postaci, dzięki czemu walka wręcz, jak i ruchy głównego bohatera w trakcie skakania po dachach są płynne i zarazem bardzo realistyczne. Dying Light pozwala rozegrać kampanię fabularną solo, jak i ze znajomymi w czteroosobowej kooperacji przez internet. Podsumowując, jest to naprawdę bardzo dobra gra, w którą z przyjemnością grałem, a ta co chwilę mnie zaskakiwała czymś zupełnie nowym. Dlatego za całokształt pracy twórców i końcowy efekt mogę Wam z czystym sercem tę grę polecić. Na plus w grze zasługuje parkour, dzięki któremu gra nabrała świeżości i z pewnością przyjemniej się gra, niżeli to było w Dead Island. Fabuła niby prosta, lecz zaskakująco ciekawie opowiedziana, przez co da się bez problemu wsiąknąć w grę na dłużej. Oprawa audiowizualna, która stoi na dzień dzisiejszy na najwyższym poziomie i sprawiła na mnie ogromne wrażenie. Różnorodność zombie, duża ilość broni i narzędzi, dzięki którym możemy zabijać zombiaków na swojej drodze. Duża możliwość rozwoju postaci, poziom trudności, tryb kooperacji. Na minus jednak w grze zasługuje średnia mimika twarzy bohaterów, mało angażujące zadania poboczne, sporadyczne, lecz występujące błędy dotyczące znikania poszczególnych obiektów podczas rozgrywki. Moja ocena to 9 na 10. Polecam.